Adamom. Teraz na zakończenie komiks dla dzieci z wydawnictwa Krótkie Gadki. Jest to imprint od wydawnictwa Kultura Gniewu. Trzeci tom serii Detektyw Miś Zbyś na tropie. Kosmos to za mało. Pozycja dla najmłodszych. Autorem odpowiedzialnym za scenariusz jest Maciej Jasiński. Rysunki stworzył Piotr Nowacki, a pokolorował Norbert Rybarczyk. Trzecie spotkanie z naszym sympatycznym misiem Zbysiem oraz jego pomocnikiem Borsukiem Mrukiem. Tym razem ich przygoda wędruje w kosmos. Dlaczego w kosmos? Wiecie co? Ogółem no to jest komiks dla dzieci, więc moment, kiedy oni przechodzą z tomu drugiego, znaczy z wakacji rozpoczętych w tomie drugim, z klimatów dzikiego zachodu do kosmosu, to jest tak de facto, to są 4 strony. Oni po prostu przyjeżdżają, przyjeżdża 2 agentów, agent P oraz agent P. I oni proszą o ratunek, ponieważ na ich stacji kosmicznej, ze statków kosmicznych giną żarówki oraz akumulatory. No więc nasz duet detektywów rusza w kosmos, żeby zwytropić właśnie tego złodzieja, tych żarówek oraz akumulatorów. Tyle. Tyle jeśli chodzi o przedstawianie treści tego komiksu, ponieważ no dalej to jest zagadka detektywistyczna. Muszę przyznać, że to jest najlepszy z 3 tomów Misia Zbysia. Dlaczego? Ponieważ mamy więcej rozkładówek, czyli coś, co wychodzi no, Piotrowi Nowackiemu chyba najlepiej, coś, co jest wizytówką tej serii. Co więcej, te rozkładówki mają autentycznie wpływ na zagadkę kryminalną, ponieważ w tych rozkładówkach na przykład mamy kogoś znaleźć. Co więcej, przez to, że mamy kogoś znaleźć i na przykład w pewnym momencie autorzy cofają nas do tej rozkładówki na stronie 16 i 17, czyni to taki komiks interaktywny wręcz, że można siedzieć, usiąść z naszym młodszym odbiorcą. No jest to komiks o najmłodszych. No ja zakładam, że słuchaczami Radia Afera są studenci sobie trochę już starsze niż tam 7-8-latkowie w ten sposób, więc jeśli ja wam mówię o komiksie dla dzieci, to bardziej z myślą o tym, żebyście wy zakupili z myślą o najmłodszych właśnie ten komiks. Na tej zasadzie. Więc ja was informuję, że można usiąść z najmłodszym razem, ponieważ jest mnóstwo, wiecie, jeśli macie własne dzieci, to doskonale wiecie, albo jeśli brat, siostra ma, macie jakiś kontakt z najmłodszymi, doskonale wiecie, że jest mnóstwo takich książeczek, gdzie po prostu mamy jakieś gry, zabawy i to nie jest tylko i wyłącznie lektura, tylko również jakaś tam rozrywka, że trzeba aktywnie uczestniczyć w lekturze tej książeczki. Również tutaj mamy taki element. Co więcej, jest zmiana czcionki. Wcześniej faktycznie czcionka była bardziej pasująca do klimatu komiksu dla dzieci, ale te wywiasy, zawiasy były dosyć nieczytelne. Teraz mamy czytelniejszą czcionkę, która na pewno ułatwi czytanie tym najmłodszym oraz tym, w zasadzie paradoksalnie tym najstarszym. Co dalej? O właśnie, mnóstwo ukrytych smaczków. I to jest ciekawostka. No najmłodsi nie będą mieli prawa, żeby znaleźć wszystkie te ukryte smaczki. Okej, ci troszeczkę starsi, którzy liznęli Gwiezdnych Wojen, to znajdą gdzieś tam kosz na śmieci przypominający R2-D2 albo statek kosmiczny przypominający ten, którym latał Han Solo. Ale na przykład jest tutaj wiele innych, naprawdę fajnych, poukrywanych smaczków. Jest na przykład nawiązanie do okładki Beatlesów, dobrze, Szymon musiał podpowiedzieć. Mamy na przykład, cytat, to mały krok dla Bursuka, ale duży na drodze do rozwikłania tego śledztwa. No również to jest nawiązanie do słynnych słów wypowiedzianych przez osobę, która stanęła na Księżycu. W każdym razie, no jest tutaj mnóstwo, znaczy nie mnóstwo, jest tutaj parę takich ukrytych smaczków, co powoduje, że lektura jest naprawdę dużo, dużo ciekawsza. Również komiks ma taki jakby aspekt edukacyjny, na przykład podoba mi się zakończenie. No nie ukrywajmy, to jest komiks dla dzieci, musi się dobrze skończyć, łapią tego gagatka, który kradł te żarówki i akumulatory, ale najlepsze jest to, że wiecie, co oni z nim robią? Oni nie wrzucają go do więzienia, tylko on będzie miał, uwaga, prace społeczne, będzie sprzątał budynek stacji kosmicznej przez 3 miesiące. No świetne, nie? Szczerze powiedziawszy, myślę, że taka kara jest bardziej
edukacyjna lepiej obrazuje formę kary za zły uczynek dla dzieciaka, niż pójdziesz do więzienia, pójdziesz za kratki, wiecie, pójdziesz za kratki. To nie ma siły. Dla najmłodszych to nie ma siły. To jest po prostu stwierdzenie. Pójdę za kratki, okej, ale gdzie są te kratki? Jak wyglądają te kratki? No to sobie włączysz na Discovery program Kurka o najcięższych więzieniach świata. Ale to, no wiecie, pójdziesz za kratki i puste słowa. Prace społeczne. 3 miesiące zamiatania. To jest ból. To jest straszny ból. No a jeszcze ja się na przykład dowiedziałem, że jest śpieszyć się i spieszyć się. Są dwie formy, ale akurat to musiałem sprawdzić jakby w internecie, ale że jest poprawnie mówić, że się śpieszysz i spieszysz. Słyszycie różnicę? Śpieszyć się i spieszyć. Dwie poprawne formy. Także wow, mi spieś uczy nawet języka polskiego. O kurcze. Ale nie, wiecie, bardzo sympatyczna lektura, bardzo fajnie narysowana. Piotr Nowacki, zawsze to mówię, mistrz obłych kształtów, pewna kreska, bardzo sympatyczne dla najmłodszego, dla młodszego oka postaci. Kolorki również sympatyczne, fajne ubrane, aczkolwiek tutaj do Norberta miałbym pewne uwagi, jak oni wędrują na planetę, ojejku, są na takiej planecie, gdzie piasek jest taki różowy i powiem szczerze, że te kolory różnych stworków, które tutaj zamieszkują tę planetę, gryzą się ze sobą i ta jedna plansza jakby pod względem kolorystycznym, myślę, że, znaczy to jest akurat tylko moje zdanie, wiecie, nie? To nie jest tak, że ten komiks nie był czytany przed wydaniem, parę osób na pewno musiało to przeczytać, ale ja osobiście uważam, że kolory na tej planszy gryzą się ze sobą i można byłoby to zrobić troszeczkę lepiej. I to jest jedyna uwaga, jaką mam do Misia Zbysia. Także Miś Zbyś na tropie, seria dla najmłodszych. Polecam serdecznie. Zainteresujcie się z wydawnictwa Krótkie Gadki.